i ujrzałem bestię wychodzącą z morza. Dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Apokalipsa świętego Jana. Bangkok, Tajlandia. Ten chip zmieni wszystko. Jestem na miejscu. O co chodzi, niebieski? Wszystko pod kontrolą. Jeszcze raz podkreślam, że to mi się nie podoba. Dostałeś rozkaz. Rób swoje, a będzie dobrze. Akurat. Za minutę będzie miał odpowiednie tętno. Wtedy zaczniemy. Niebieski, co się dzieje? Mamy towarzystwo od zachodu. Potrzebuję więcej czasu na implant. Nieważne, niech pan coś zrobi. Atakują nas. Okrążyć. Jeśli zdobędą chip, to koniec. Niebieski? Wszystko w porządku? Jesteś jedyną nadzieją. Spadają ceny akcji. Bracia Zeman ogłaszają bankructwo. To największy spadek na giełdzie. Sprzedają ze stratą, byle uciec z rynku. Unia rozpada się pod presją. Panuje chaos i zamęt. Decyzje przywódców Europy zwiększyły niepewność. Demonstranci są źli na rząd za brak reakcji na kryzys gospodarczy i rosnące bezrobocie. Na początku sesji wskaźnik spadł o 1000 punktów. To największy taki spadek w historii. Premier czeka na ruch parlamentarzystów opozycji. Żołnierze niepotrzebnie użyli przemocy. Setki się wspólnie modlą o ocalenie Ameryki. W mieście wybuchły zamieszki. Na wszystkich giełdach świata notuje się spadki. Możliwy wybuch przemocy. Trwają gospodarcze kłopoty Ameryki i wielu innych gospodarek świata. Kryzys wpłynie na losy całej planety. Pod skórą umieszczają mikrochip. 20 lat temu fantastyka naukowa, dziś biometryczna rzeczywistość. Korporacja Avanti rozpoczęła testy implantów dla ludzi.
Chce zobaczyć nowy finansowy porządek na świecie. Czeka na rząd światowy kierowany przez jednego przywódcę. Znak. Korporacja Avanti, oddział Bangkok. Lokalizacja nieznana. Nie poszło tak, jak myślałeś. Skończyłeś. To dla ciebie koniec, wiesz o tym? Nie o to chodzi. A o co? Służyłeś z honorem ojczyźnie. Postrzelili mnie, dostałem małe purpurowe serce za Boga i ojczyznę. Boga tam nie widziałem. Każdy ma jakieś powołanie. Nic się nie dzieje przypadkiem. Braciszku, to nie jest prawdziwy świat. Witamy wśród żywych. Nazywam się Cooper. Pracuję dla Avanti, która wybrała pańską firmę ochroniarską. W głowie mi się kręci. Stał się pan bardzo cenny. Jestem Supermanem? Tak jakby. Nie tak miało być, ale trudno. Będzie pan mógł się poświęcić innej pracy i zmienić bieg swojej kariery. Słucham. Za tydzień w Berlinie jest szczyt G20. Ten chip musi tam trafić. To ja muszę tam dotrzeć. Pan i chip jesteście ze sobą związani. Na zawsze. Jaki jest plan? Lot rejsowy za 2 dni. Najciemniej jest pod latarnią. Główna siedziba firmy Terk Industries. To najbardziej miarodajna ocena upadku Lehman's i właściwie każdej firmy. Tędy, panie Pike. Po kryzysie finansowym, co pana najbardziej zaskoczyło? Jestem drogą, prawdą i życiem. Wie pan, iloma językami mówi ludzkość? Nie, ale na pewno mnie pan oświeci. Kiedyś był tylko jeden. Pomruki i gesty ręki. Prymitywne, ale skuteczne. Obecnie jest ich ponad 100. 100 różnych sposobów wyrażania tego samego. Ma to dla pana jakiś sens? Zmiana natury życia. Ludzkość zawsze zagrażała własnemu przetrwaniu. Świat się nie udał. Rozpada się. Za dużo narodów, za dużo walut, za dużo sporów i chorób. Masy zaczynają protestować przeciw głodowi, bezrobociu i biedzie.
Wszystko się wali. Coś musi się zmienić. Zapanował chaos. Przywódcy religijni twierdzą, że to koniec świata. Inni bełkoczą o pochwyceniu. Oczywiście świat rozpaczliwie potrzebuje zbawcy. Znam rozwiązanie. Zamierzam zostać zbawcą. Nie interesuje mnie pańska polityka ani opinia. Obchodzi mnie tylko wykonanie zlecenia, za które mi pan płaci. Czego pan ode mnie oczekuje? Pojawiła się nowa technologia. Mikrochip skonstruowany przez korporację Avanti. Chciałem go kupić. Odmówiłem. Będzie przewieziony samolotem z Bangkoku do Berlina. Niech mi go pan dostarczy. Zna pan cenę. Połowa z góry. 500 tysięcy euro na koszty operacyjne. Wszystko załatwione. A to pański znak. Odezwę się. Lotnisko międzynarodowe Bangkok. Musimy pana sprawdzić. Do zobaczenia na pokładzie. Good evening. Nice to see you. Miło pana widzieć, panie Turner. Dao. Też się cieszę, że cię widzę. Odwiedzał pan ojca? Nie, przyjechałem w interesach. Może pan przejść. Obsługujesz pierwszą klasę? Dao. Muszę już iść. Do zobaczenia na pokładzie. Przystojny, kto to? Witam na pokładzie lotu 417. Polecimy na wysokości 30 tysięcy stóp. Za 12 godzin wylądujemy w Berlinie. Życzę przyjemnego lotu. Dziękuję za wybranie naszych linii. Czego się pani napije? Dziękuję. Co panu podać? Sok ananasowy. Czego pan się napije? Proszę o kawę. Hey, where's Jen? Gdzie Jen? Well, nice to Miło cię widzieć. Musisz mu dziś darować. Dlaczego? Powinnaś. Proszę. Jaki piękny. Gdzie i kiedy? Szczegóły. Oświadczysz się podczas podawania drinków? Zabiorę ją na spacer przy księżycu na jej ulubiony most we wschodnim Berlinie. Świetny pomysł. Mam nadzieję. Czemu ja nikogo nie poznałam? Przedstawiłem was sobie. To prawda. Straciłaś swoją szansę. Gratuluję. Znikam stąd. Tylko pamiętaj, ani słowa.
Co u ciebie słychać? Witam ponownie. Jeszcze raz to samo? Proszę. To będzie długi lot. Dziękuję. Witam. Co panu podać? Co pan pije, kolego? Sok ananasowy. A chciałem postawić panu drinka. Może innym razem. Kiedy zginął? Minęło wiele lat. Czas nic nie zmienił, prawda? Przepraszam. Nadal nas obsługujesz? Co pani podać? A co pan pije? Sok ananasowy. Proszę to samo. Pan i pański kolega często latacie na tej trasie? Mój kolega? Nie wiem, o kim pani mówi. Ależ pan wie. Siedzi tuż za panem. Podoba się panu, prawda? Kto? Ona. Deo. Dao. Tędy. Mam na imię Jody. Chad. Jesteście z Avanti, prawda? Pan i pański kolega. Ten, z którym pan nie leci. Ustalanie, czy ktoś coś ukrywa, to mój zawód. Jest pan z ochrony? Nie. A pani jest detektywem? Dziennikarką. Powinienem był się domyślić. Tam. Weszliśmy? Dobrze, macie 5 minut. Skąd wiem, że pracujesz dla Avanti? Chad? Umieram z ciekawości. Zerknij na jego zegarek. Rok temu Avanti weszła na giełdę. 20 dyrektorów dostało zegarki Patka po 80 tysięcy dolarów. Twój kumpel ma taki. Oto dowód, że musisz sobie znaleźć hobby. A może przyjaciela. Słuszna uwaga, choć nie na temat. Wiem o szczycie G20 w Berlinie. Avanti ma złożyć ważne oświadczenie. Założę się, że po to tam lecisz. Radia. Pośpiesz się. Kapitanie, gdzie się pan zaręczył? Po meczu siatkówki. Siedzieliśmy z tyłu garbusa. Niezbyt romantycznie. Nie jestem w tym dobry. Napije się pan kawy? Mam pełny kubek. Ale już wystygł. Lubię zimną. I tak idę po kawę. Przynieś mi piwo imbirowe. Come on.
W sieci krążą plotki o G20. Podobno Avanti ujawni jakiś supertajny program, który rozwiąże problemy gospodarcze. Coś w rodzaju nowej waluty, jakiś chip czy kartę kredytową. Dręczysz mnie przez plotki o karcie kredytowej? Nic nie widzisz? Ten szczyt to tylko ułamek tego, co się dzieje. A może mi o tym opowiesz? System finansowy się załamał, bo władzę przejęli bankierzy, politycy i biznesmeni. Pomyśl o Unii Europejskiej, tylko o znacznie większej. Cały świat z jedną walutą i z jednym bankiem, a w końcu z jednym przywódcą. Wracaj. Czytasz Biblię? Rozejrzyj się. Musisz przyznać, że to wygląda na początek końca. Zupełnie jak prześladowania. Dla mnie Biblia to tylko jeszcze jedna książka. Jak możesz tak mówić? Bo żyję w rzeczywistości. Przepraszam. Pośpiesz się. Cześć, Ted. Zabłądziłeś? Kokpit jest tam. Chciałem... Wiesz, skąd mogę wziąć? Cześć. Już uciekam. Szybciej. Jesteśmy spóźnieni. Dotarłem do awioniki. Wchodzę. Pańska gazeta. Dziękuję. Podać coś do picia? Proszę o kawę. Stał się pan bardzo cenny. W Berlinie odbędzie się szczyt G20. Avanti ma złożyć ważne oświadczenie. Gołąbki? Kto pilotuje samolot, a kto dba o pasażerów? Nie wierzę. Prawda, że piękny? Nie wytrzymałem. Wypalał mi dziurę w kieszeni. Moje gratulacje. Panie i panowie, pragnę coś ogłosić. Przestań. Lecimy na wysokości 33 tysięcy stóp. Do lądowania zostało...
Wysokościomierz ustawiony. Czekaj na mój sygnał. Przepraszam, nic nie szkodzi. Właśnie się zaręczyłem. Gratuluję. Dałbym panu cygaro, ale nie wolno tu palić. Czy to nie chodzi o dziecko? Cygaro? Do tego jeszcze nie doszliśmy. Dobrze słyszałem? Zaręczyny? Przed chwilą. Mam święcenia. Możecie się pobrać w samolocie. Wątpię, by narzeczona się zgodziła. Ale dziękuję. Każdy ma swoje powołanie. Nic się nie zdarza przypadkiem. Życie ma swój sens i cel. Jak wszystko. Braciszku, widziałem grozę wojny. Postrzeloną 12-latkę, która umarła na moich rękach. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Była niewinna. Śmierć dziecka zawsze jest tragedią. Masz na wszystko odpowiedź? Jak zwykle. Nie na wszystko, ale akurat na to pytanie. Naprawdę? Oświeć mnie. Wierzę, że celem życia tego dziecka było dopilnowanie, żebyś ocalał. Trafiła w nią kula przeznaczona dla ciebie, żebyś mógł wypełnić swoje powołanie. Nie zauważyłam pana. Mogę w czymś pomóc? Piwo imbirowe. Szukasz czegoś? Piwa imbirowego dla kapitana. Jest na ogonie. Jennifer, wróciłaś? Pójdę po kilka butelek. Zatrzymaj tę stewardessę. Mam kłopot z fotelem, nie chcę się opuszczać. Hej! Dobry wieczór. Właśnie się zaręczyłem. Kim jest szczęśliwa wybranka? Stewardessą. Może pan ją widział. Brunetka, wspaniały uśmiech, piękna. Chyba nie widziałem, ale gratuluję. Zmiana planów. Uruchom świder. Ted, jesteś tam? Czekam na piwo imbirowe. Mamy kłopoty z radiem. Lepiej tu wracaj.
Jest pan z ochrony lotu? Nie wiem, o czym pan mówi. Ma pan broń, więc jest pan ochroniarzem albo przestępcą. Ruszamy, gdy otworzą się drzwi kokpitu. Gotowi? Uwaga, kapitanie. Masz kłopoty. Możemy porozmawiać. Zatrzymać go. Cofnąć się. Nikt się nie rusza. Wszyscy na miejsca i cisza. Zgłaszać się po kolei. Samolot zabezpieczony? Tak jest. Drugi pilot miał wypadek, ale pomoże mi wejść do kokpitu. Zabierz ich stąd. Wstawać. Idziemy. Natychmiast. Jazda stąd. Kapitan nie otworzy drzwi. Naprawdę? Wiem, co mówię. Znam go. Ale nie znasz mnie. Jerry, jesteś tam? Co się stało? Mamy drobne opóźnienie. Potrzebuję materiałów wybuchowych. Poczekaj. Może sam sobie poradzę. Przestań skomleć, nie umrzesz. Szybciej. Ted Scott. Jesteś Ted? Wiesz, że wejdę do kokpitu bez twojej pomocy? Od Jerry'ego. Kapitanie, mogę prosić o uwagę? Widzi pan to? To potężny materiał wybuchowy. Wystarczy, by wysadzić te drzwi. To dobra wiadomość. A zła jest taka, że może zginąć większość z nas. Proszę otworzyć drzwi, żeby nie ucierpiał jeszcze ktoś. Jeśli nas pan nie wpuści, zaczną umierać ludzie. Jest ktoś w środku? Znaleźliście znak? Wciąż szukamy. Nie ma śladu. Niemożliwe. Przyprowadź jedną ze stewardess. Gdzie na pokładzie samolotu można się ukryć? Pytałem, czy jest miejsce, w którym można się schować. Nie ma. No,
O co chodzi? Zniknęła nasza przesyłka. Może jest u ciebie. Kapitanie? Mówi kapitan. Kim pan jest? Człowiekiem, który przejmie stery. To ja jestem kapitanem i wciąż pilotuję ten samolot. Niech pan wykonuje polecenia, a tak zostanie. Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał. Nikomu nic się nie stanie. Ma pan zmienić wysokość. Nie wlecę samolotem w żaden budynek. Jestem biznesmenem, a nie samobójcą. To najprostszy wybór w pana życiu. Pan go dokona, a nie będę musiał nikogo więcej zabić. Nikogo więcej? Zabiję cię. Nie dało się tego uniknąć. A teraz zrobi pan to, co powiem. Chcę z panem porozmawiać. Kapitanie, przepraszam. Znalazłem przesyłkę. Posłać ją na górę? Upewnij się, że jest bezpieczna. Wie pan, po co przyszedłem? Pan decyduje. Dokąd się wybierasz? Możemy tylko nim troszkę potrząsnąć. Wie pan, o czym mówię? Potrząsnąć. Teraz. Jennifer, włącz światła. Kapitanie, może pan wyrównać samolot? Podziałało? Podziałało? Owszem, kapitanie. Ale teraz jestem wściekły. Siadać na miejsca. Cisza. Przełącz, żebym mógł przemówić do pasażerów. Przełącz. Panie i panowie, przepraszam wszystkich za turbulencje. Zapewniam, że się nie powtórzą. Jeśli będzie inaczej, bez wahania zabiję wszystkich. Czy mówię jasno?
Graham, wyprowadź ich stąd. Jensen? Przynieś materiały wybuchowe. Masz otworzyć te drzwi. Jerry, jesteś tam? Co się dzieje? Jerry, odezwij się. Co się stało? Coś jest nie tak. Zejdź do luku bagażowego i sprawdź. Jerry? Nie znalazłem Jerry'ego. Pewno nie żyje. Ty tam, na dole, w luku bagażowym. Załatwisz kogoś z moich, ja zabiję kogoś z twoich. Nie. Zastrzel mnie. Jaki żałośnie szlachetny. Wszystko w swoim czasie, panie Scott. Zabierz ją stąd. Przysyłam panu towarzystwo, Chad. Przyjaciółkę z baru. Pogadaj z nim. Chad? Mówi Dow. Słyszysz mnie? Masz coś, czego chcę. Jeśli nie oddasz tego za 5 sekund, strzelę w głowę tej ślicznej stewardesie. 5. 4. 3. 2. Stać. A więc to ty sprawiasz mi kłopoty. Chyba masz nóż. Ja go wezmę. Oddaj. Jeremy? Mamy towarzystwo. Niebiescy od wschodu. Czym teraz jestem? Supermanem? Cały świat z jedną walutą i jednym przywódcą. Pan i Chip jesteście złączeni. Na zawsze.
Turner. Panie Turner. Mr. Turner. Nie mogę znaleźć tego, czego szukam. Czy to mój problem? Poinformowano mnie, że pan to posiada. Nie wiem, o czym pan mówi. Kłamie pan. Jeśli nie dostanę tego, po co tu jestem, zacznę zabijać pasażerów. Zacznę od niej. Nie jest pasażerką. Teraz już jest. Chwileczkę. Nie znajdzie pan tego. Jest w bagażu? Ani w bagażu, ani w kieszeni. Tylko we mnie. Co proszę? To implant. Działa? Tak. To nawet lepiej. Co pan zrobi? Co zrobię? Wytnę. Pożałujesz, że zabiłeś jedynego medyka spośród nas. Na twoim miejscu bym tego nie robił. Coś ty za jeden? Pracuję dla firmy, która wynajęła pana Turnera. To pierwszy udany implant u człowieka. Wycięcie go nic panu nie da. To odetnę mu całą dłoń. Niepotrzebnie. Co mogę zrobić? Nic. Jak to nic? To chip biometryczny, napędzany krążeniem jego krwi. Po usunięciu wydzieli zabójczą neurotoksynę, która natychmiast go zabije. I mam w to wierzyć? Jeśli pan go zabije, chip natychmiast się wyłączy i sam się zniszczy. Pański zleceniodawca nic panu nie powiedział. Wracamy do planu B. Pilnuj go. Zabierz go stąd. Kapitanie, jest pan tam? Obiecał pan nikogo więcej nie zabić. To drugorzędna sprawa. Niech się pan troszczy o pozostałych pasażerów. Mam to, czego szukałem. Dobrze pan to rozegra, wkrótce stąd zniknę. Co mam zrobić? Zejść na 5000 stóp. Przy tych turbulencjach nie gwarantuję utrzymania wysokości. To zacznij się modlić. Przykryjcie kocami głowy pasażerów. Niech stewardesa wam pomoże. Masz dziś kiepski dzień, co? Nakryjcie się z głową. Przekrywać się szybciej. Chyba uciekają. Wysiadają w powietrzu? Zamknąć się, nie gadać. Zabiorą pana Turnera i wyskoczą z samolotu. Skąd pan wie, że schodzimy? Ta stewardessa powiedziała. Może jest jedną z nich. Kto dał panu prawo narażania nas? Gdzieś się podziewał. Już jesteśmy narażeni. Siedź cicho i pochyl głowę. Ma pan jakiś plan? Zabijemy porywaczy i odbierzemy samolot. Powinniśmy zapytać innych pasażerów. Większość z nich nie zna angielskiego. Masz się za ważniaka, bo zabijasz niewinnych ludzi. Nie wolno gadać.
Kapitanie, co się dzieje? Jesteśmy na 18 tysiącach stóp. Zaczyna trząść. Materiał wybuchowy na miejscu. Na drzwiach do kabiny jest bomba. Nie próbuj pan nic głupiego. Zejdzie pan na 9 tysięcy stóp i utrzyma równo samolot. Mam tu cenny bagaż. Halo? Arlo? Halo? Halo? Gdzie Arlo? Nie wiem. Nie mógł zniknąć. Znajdź go. Arlo? Arlo, gdzie jesteś? Odwróć uwagę tego gościa. Jestem cały we krwi. Dokąd się wybierasz? Muszę do łazienki. Siadaj. Nie chcę umierać w kałuży moczu. Masz wracać na miejsce. Co w tym złego? Masz usiąść. Co się tu dzieje? Chce pójść. Dokąd musi pójść? Do łazienki. Musi skorzystać z toalety. Przykro mi, natura wzywa. Mnie też jest przykro. Kapitanie? Tu Dow. Może pan otworzyć. Już ich nie ma. Niech pan otworzy. Może przez interkom. Sprawdzę, co z pasażerami. Zasłużyłeś sobie. Przyjmę to w imieniu firmy. Bez tego chipa jesteś nikim. Nie masz pojęcia o swoim szczęściu. O nic nie prosiłem. Być może. Ale ten chip może odmienić losy świata. To symbol wolności. Jesteś przyszłością świata, Turner. Byłoby miło, gdybym miał wybór.
Co mu się stało? Nie wiem. Pani mąż nie żyje? Nie. Zniknął. Jak to zniknął? Moja żona też zniknęła. Niech wszyscy spróbują się uspokoić. Co się tu dzieje? Co powiedział kapitan? Nie mogłem go wywołać przez interkom. Jest zepsuty? Sprawdziłem, działa. Zostały tylko ubrania. Na fotelach leżą stosy ubrań. Wszystko w życiu ma sens i cel. Pewnego dnia zrozumiesz. Złapię ci taksówkę. Po prostu zniknął. Zniknęło kilkadziesiąt osób. Jak to możliwe? Nie wiem, spróbuj uspokoić pasażerów. To pochwycenie. Bóg zabrał do siebie tych, którzy w Niego wierzyli. Gdzie są zaginieni pasażerowie? Chcę się zobaczyć z kapitanem. Co z moim mężem? Wierzył w Biblię i Słowo Boże? Dlaczego pan o to pyta? Wierzył? Tak. Posłuchajcie. Teraz powinniśmy się martwić tylko bezpiecznym lądowaniem. Niczym więcej. Wybuch mógł spowodować rozbicie samolotu, ale przeżyliśmy. Mieliśmy szczęście. Powinniście o czymś wiedzieć. Wracamy do Bangkoku. Dlaczego? Takie są procedury. Zorientowałem się, że kapitan zawrócił, kiedy próbowaliśmy przejąć samolot. Kiedy dolecimy do Bangkoku? Za pół godziny. Tracimy czas. Jeśli nic nie zrobimy, samolot się rozbije. Kapitan mógł zemdleć i odzyskać przytomność. Nie liczmy na to. Jedyny wybór to wysadzić drzwi. Ma pan lepszy pomysł? Musimy działać. Liczy się czas. A ty jak uważasz? Istnieje inny sposób. Wszedłem. Szukaj przegrody na dziobie. Nic nie widzę. Może wybuch ją uszkodził. Powinieneś poczuć zimne powietrze. Czuję powiew. Widzę. Okay, good. Can you get in? Możesz wejść? Wybuch uszkodził kratę. A więc musimy wysadzić drzwi. Tak jak mówiłem, zaczekaj. W przegrodzie są dwa spawy. Po jednym z każdej strony samolotu. Może któryś jest pęknięty. Będę potrzebował łomu. Poszukam. Pasażerom nie wolno wnosić takich rzeczy na pokład.
Nic nie widzę. Nie macie żadnych narzędzi? Są w kokpicie. Teraz wszystko jest plastikowe. Nawet materiał wybuchowy. Zaczekaj. Nie potrzeba narzędzi. Jeśli uda mi się zejść na dół z dwoma silnymi facetami, wyrwiemy przegrodę prosto ze ściany. Ogień stopił spaw. Nie dam rady. Chcesz spróbować? Jeszcze raz. Co tam się dzieje? Marnują tylko czas. Chad! Dao, łom pękł. Jedyny sposób to wysadzić drzwi. Co powiedział? Powtórz mu, że traci czas. Podobno tracisz czas. Chad? Nie wiem, co robić. Nie mam pomysłów. Miałeś ciężki dzień. Inaczej go sobie wyobrażałem, goląc się rano. Tak jak ja. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś. Dotarliśmy tak daleko. Czy to, co się stało, zniknięcie tych ludzi, to było pochwycenie? Nie ma innego wyjaśnienia. Wierzę, że razem damy sobie radę. Przydałoby mi się trochę wiary. Dao, wchodzimy. Uda im się. Ma 10 minut. Usuńmy te skrzynki. Mam pomysł. Rozwalmy to. Raz, dwa, trzy. Wszedłem. Ależ tu zimno. Ze względu na awionikę. Będzie ciasno. Musisz się przeczołgać na dziób między szafkami. Na samym końcu powinien być właz do kokpitu. Na nim jest uchwyt. Obróć i naciśnij do góry. Dotarł już do kokpitu? Chad? Co się dzieje?
Znalazłem właz, ale się nie otwiera. Może być zamknięty od wewnątrz? Odezwij się, słyszysz mnie? Schodzę na dół. Zaczekaj. Chad, musisz znaleźć jakąś drogę. Mamy inne wyjście. Kończy ci się czas. Daj mi jeszcze 5 minut. Tylko 5 minut. Na co? 5 minut. Proszę. Ani sekundy dłużej. W porządku. Czego potrzebujesz? Czy ktoś wie, jaki system chłodzenia obsługuje awionikę? W nowszych samolotach z zaawansowaną elektroniką stosuje się system hydrauliczny z płynnym azotem. Rozumiem. Co chcesz zrobić? Przeprowadzę szkolne doświadczenie. Mamy mały problem. Co się dzieje? Znalazłem urządzenie zagłuszające radio. Niech nie rozłącza pomp płynnego azotu. Przyrządy zaczną się przegrzewać. Zniszczy układ nawigacji. Chad? 3 minuty. Trzy tysiące stóp. Co powiedziałeś? Ted mówi, żebyś nie rozłączał pomp płynnego azotu. Chad? Boże, daj mi siłę. Słyszałeś? Chad? Nikomu nic się nie stało? W porządku? Wysadźmy te drzwi. W tej chwili. Poczekaj. Chad, mówi Dao. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Wszyscy wciąż w ciebie wierzymy. Za chwilę przejdziesz przez tamte drzwi. Wysadzimy je. Modlę się, żebyśmy to przeżyli. Nie wiem, dlaczego mi nie odpowiadasz. Pewnie masz ważny powód, a za chwilę staniesz w drzwiach. Gdybyś mógł... Chad, słyszysz mnie? Zaraz wysadzę drzwi. Niech wszyscy się cofną. Schować się za przegrodę. Nastawiłem na 2 minuty. Na 3. Raz.
2. 3. Zaczekaj. To Chad. To Chad. Cooper. Trochę więcej wiary. Rozbroisz ładunek, żeby mógł przejść? Dobra robota, ale jeszcze bym nie świętował. Jesteś przemarznięty. Musimy wylądować. Zróbmy to. Pochwycenie. Jak to wygląda? Wskazania przyrządów w normie. Z mojego samolotu zniknęło 35 osób. Podobno Bangkok płonie. Nie udało się opanować pożarów. Dane dochodzą przez Singapur. A więc to prawda. Zaczęło się. Przynajmniej my jesteśmy bezpieczni. Niestety nie. Musimy rozbroić bombę. Jest podłączona do wysokościomierza. Chyba wybuchnie, jeśli zejdziemy poniżej 3000 stóp. Uczą was na kursach rozbrajać bomby? Owszem, ale wtedy byłam chora. Dlaczego nie możemy jej wyrzucić? To znaczy z samolotu? Czy to możliwe? Jak myślisz? Teoretycznie może się udać. Sprowadzę samolot poniżej 8000 stóp, obniżę ciśnienie w kabinie. Ty zejdziesz na dół, otworzysz drzwi luku bagażowego. Zanim bomba wybuchnie, będziemy daleko. Możemy lecieć z otwartymi drzwiami, a nawet wylądować. Nie informujmy pasażerów. Za wiele już przeszli. Powiem, że ze względu na wybuch muszę przed lądowaniem obniżyć ciśnienie w samolocie. Jak przeniesiemy bombę przez kabinę, żeby niczego nie zauważyli? Ja się tym zajmę. Panie i panowie, na wszelki wypadek przed lądowaniem obniżymy ciśnienie w samolocie. Proszę zapiąć pasy. Zaraz przyjdę. Ciesz się, Turner. Jesteś częścią planu, który zmieni świat. Nie zapomnij o tym. Ten chip nie jest tak dobry dla świata, jak on twierdzi. Tak mi się wydaje. To nie jest dzieło Boże. Wywołuje inne uczucie. Co masz na myśli? Wiem, że to zabrzmi idiotycznie. Ale ten chip opisano w Biblii. To znak bestii. Ted, weszliśmy. Musimy dotrzeć do luku, zanim zejdziemy na 3000 stóp. Otworzę drzwi. Sam to zrobię. Trzymaj się. Trzymaj się. Tworzycie zgrany zespół.
porządku? Wyrzuciłam bombę. Nic nam nie grozi. Co ty wyprawiasz? Wysiadam. Nie chcę brać w tym udziału. Nieważne, czego chcesz. Dostałem zlecenie. Mam cię dostarczyć na szczyt G20. Obawiam się, że tam nie dotrę. Nie masz wyboru, kolego. Nie zastrzelisz mnie. Potrzebujesz mnie i chipa. Masz rację. Ciebie, ale jej już nie. Jeden fałszywy ruch i zastrzelę ją. Rozumiesz? Stańcie tutaj. Oboje. Ty też. Żeby nie zachciało ci się skakać. Puść go. Natychmiast. Już wszystko dobrze. Dokąd się wybierasz? Moi ludzie czekają na płycie lotniska. Nie wysiądziesz z samolotu. Już cię dostarczyłem. Jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. Ty jesteś związany jak prosie na róż. Jak wyjaśnisz swojemu szefowi to, co się stało takiemu bystrzakowi jak ty? Proszę bardzo, skacz. Masz chipa. Namierzę cię. Jeśli skoczysz, ona resztę życia spędzi w więzieniu. Po wylądowaniu aresztują ją za udzielanie pomocy uciekinierowi, za utrudnianie pracy funkcjonariuszowi, kradzież własności rządowej, zmowę. Dostanie dożywocie. Ale jeśli zostaniesz, wszyscy będziemy bohaterami. Zostaniemy bogaci. Jeśli to, co się tu wydarzyło, zniknięcie tylu osób, było pochwyceniem, to ten chip odgrywa zupełnie inną rolę. Nie pozwolę, by wpadł w niepowołane ręce. Wynoszę się stąd. Idę z tobą. Jak romantycznie. Macie jeden spadochron na dwoje. Wyskoczcie, a oboje zginiecie. Powiedz kapitanowi, że wcześniej wysiadamy. Musisz lądować z otwartymi drzwiami. My wyskoczymy wcześniej. Znajdę cię, Turner. Nieważne, gdzie się skryjesz. Znajdę cię i sprowadzę.
Miałeś rację. Tworzymy dobry zespół. Gotowa? Straciłeś ich, co? Z całego świata nadchodzą relacje o pogłębiającym się chaosie. Zaginęły dziesiątki tysięcy ludzi, wśród nich wiele dzieci. Zamęt powiększają straszliwe klęski żywiołowe. Tsunami, trzęsienia ziemi, huragany zaatakowały wszystkie kontynenty. Rządy i uczeni nie mają przekonujących odpowiedzi. Władze próbują uspokajać obawy, pragnąc uniknąć wybuchu paniki. Opowiedz mi o tym chipie. Chip Avanti daje władzę nad światem. Przywódca będzie się znał na technologii, światowej gospodarce oraz zawiłościach społecznych i duchowych. Moi doradcy twierdzą, że dużo o tym wiesz. Owszem. Jeśli pan sądzi, że mogę pomóc, jesteś potrzebny w Berlinie. Rozumiem. I to teraz. Natychmiast wyruszam. Do zobaczenia. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza. Zaczęło się. Dlaczego go nie zabiłeś? Brat powiedział mi, że wszystko ma swój cel. W chwili, gdy miałem jego życie w ręku, nagle nabrało to sensu. Nie martw się. Będzie dobrze. Jesteśmy niedaleko miasta. Spójrz. To koniec świata. Mój brat by powiedział, że to nowy początek. Poradziłby nam: miejcie wiarę. Wystąpili. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Jarek Łukomski.